Witajcie w kolejnym odcinku z Labi Strands 2. Głośności nie zmieniałem, bo jednak głośność jest okej, więc tutaj niczego nie będę zmieniał. Rozpoczynamy kolejny odcinek. W tym odcinku sobie ten epizod zakończymy i przy okazji w trakcie podsumowania macie parę rzeczy, które chciałbym powiedzieć. No ale okej, bierzemy się do roboty. Musimy tutaj ogólnie ukraść ciężarówkę Big Zone, no i zniszczyć jego pozostałe samochody. I żeby się to udało, bodajże muszę coś pokombinować tutaj. A nie, chwila. Najpierw będę musiał przeanalizować auto Big Zone, którym będziemy musieli stąd uciec. I to właśnie auto. Dobra. Z tego wiem, to jest chyba na cały. Mam nadzieję, że mi się uda, że czegoś nie zepsuję, bo trochę się boję, że mogę coś tu zepsuć. No ale mam nadzieję, że będzie ok. Maybe the car then? No kurde, chyba muszę każde auto sprawdzić. Trochę słabo. Boję się, że nie zdążymy, no kurde. Naprawdę, i mam nadzieję, że to nie jest na czas. Bo boję się, że to naprawdę może być na czas. I to nie będzie zbyt fajne, jeśli się okaże, że to jest na czas. Bo mogę nie zdążyć. Tutaj ogólnie chodzi o to, żeby właśnie uzyskać najlepsze rozwiązanie, to ja muszę wszystkie te auta mu zniszczyć. Znaczy, muszę jedno mu ukraść, jedno musimy ukraść auto i dwa pozostałe musimy rozwalić. Znaczy rozwalić, no, uszkodzić. Think I can get that truck started. What? How? Doc, my dad was a mechanic. He once showed me how to hotwire his tow truck. Just in case. I thought I was the shit. You are the fucking man, man. Plus, we could mess with all the other cars. So Big Joe can't follow us. No właśnie, musimy to też zrobić. Scare me. You're too good at this. So what are we supposed to do? We can look for things to use. Anything destructive. I feel that. We can break the windows and shit. Just keep quiet. No nie będzie takie to łatwe, żeby być cicho, Finn. No ale właśnie, teraz jest taka akcja, że ja muszę uszkodzić. A to najlepiej uszkodzić silnik. Zarówno w jednym, jak i drugim samochodzie. Spróbujmy z tym coś pokombinować. Ja właśnie chyba za pomocą tego narzędzia... Jest dobra, jeszcze na to się popatrzę. Dobra, nie użyłem tego. Ja chyba za pomocą tego narzędzia właśnie będę mógł połyskadać silniki. Tutaj w tej ciężarówce i w tym aucie. Spróbujmy. Mam nadzieję, że niczego nie zepsuję, bo właśnie cała magia w tym napadzie polega na tym, że tutaj wiele rzeczy ja mogę zepsuć. I uwaga, zaspoileruję wam to, ale Finn może tu zginąć. Naprawdę nie żartuję, Finna tutaj może uśmiercić. Finn może tu zginąć i mam nadzieję, że nie zginie, no bo mimo tylko lubię Finna, no wiadomo, że postacie z Labi Strands ogólnie są no słabe i beznadziejne, ale Finn jest akurat spoko i nie chcę, żeby zginął. Mam nadzieję, że uda mi się go ocalić. Dobra, tutaj już zniszczyliśmy jedno auto. A teraz tutaj jeszcze musimy pokombinować. Też z tego wiem, można wstawić opony, ale najlepiej właśnie rozwalić mu silnik w zarówno jednym, jak i drugim samochodzie. Dobra, mamy to. Yeah. Sorry, Big Joe. Your truck is fucked. Dobra. Not gonna follow us now, motherfucker. Haha, pięknie. Okej, no to jedną rzecz zrobiliśmy dobrze, a teraz druga rzecz, musimy tą ciężarówkę ukraść. Just gotta get in that truck and start her up. Kurde, no właśnie. Mogę się tutaj dostać na tyły tej ciężarówki? Mogę. Spróbujmy coś pokombinować na pasę. Spróbujmy z tym oknem. Chyba
Chyba będę mógł poprosić Daniela, żeby mi to okno otworzył. Ale spróbujmy tutaj coś jeszcze pokombinować. No dobra. Nic ciekawego. No to... Daniel w takim razie? Najwyraźniej? Dokładnie. Can you open that window? Watch me. Tylko zrób to cicho. Daniel, cicho to zrób. Cicho, Daniel! Zrób to po cichu. Dobra. Hey, Nano. Think you can climb in that back window and open the doors? Let me try. Just be careful. Okej, chyba się uda. Chyba to mamy, ludzie. Chyba to mamy. Chyba się udało to zrobić najlepiej, jak się dało. Więc pierwsza część z planu zrobiona dobrze, chyba. Chyba. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Sweet. Dobra, mamy to. No to spadamy w takim razie. Hello. We got this. You're good, Diaz. Dzięki. Just hope we didn't wake up the dragon. No stress. Wasn't that loud? No chyba się nie obudził na scenie. Właśnie on się mógł obudzić. Mogliśmy go obudzić hałasem. Let's do this. I wtedy by ruszył za nami w pogoń. A tak chyba się udało poprowadzić to najlepiej jak się dało, więc no jestem z siebie dumny. Za tym razem niczego nie zepsułem. Na razie przynajmniej. Mam nadzieję, że niczego nie zepsułem. Dobra, tylko zapytaj się, nikt go nie, też nie obudził. Chodź, dobra, chyba jest okej. Chyba Big Joe dalej słodko śpi. Więc... Nim się już nie musimy przejmować, został jest Semeryl. Którego musimy okraść. No sam się o to prosi, no. Nie zamierzam mu okazywać spad i koleś... Z tak powiem zmusza... Nastolatków do ciężkiej roboty, nie płaci im za to jest se. Znaczy no nie ono zapłacić, no ale co, Dani tam coś nabroi, ale to i tak nie usprawiedliwia Meryla, i tak powinien zapłacić za ciężką pracę. A nie, że wymyśla sobie jakieś kary, że... Nie da nam pieniędzy. Ale ta muzyczka, kurde, naprawdę muzyczka jest epicka, no. Tak, co, ale końcówka tego epizodu mi się bardzo podoba. Jak ogólnie ten epizod był irytujący, tak końcówka jest naprawdę bardzo dobra. Oczywiście, gdy jesteśmy z Finnem, a nie z Cassidy. A to powiem wam, że wyjście z Finnem jest najlepsze. Gdybyśmy poprosili z czeską Cassidy, to byłoby gorzej. O wiele gorzej. Ja wam powiem, co się stanie. Jeśli pójdziemy z czeską Cassidy, to go najpierw zakończymy ten epizod. Dobra. I teraz muszę jeszcze uważać, bo z tego wiem, tutaj są kamery. Więc muszę naprawdę mieć... Muszę naprawdę uważać. Muszę się rozejrzeć uważnie. Tam jest kamera, patrzcie. Dobra. Daniel będzie mógł się... nią zająć, okej. Daniel, see that surveillance camera? Totally. I got it. Dobra, rozwalona. I tutaj chyba jeszcze parę tych kamer będzie. Ja pamiętam, że gdy pierwszy raz grałem, to zignorowałem tę kamerę. Okej. Now, let's find a way inside. Ale teraz nie popełnię tego błędu. No to prawda, trochę jest. Dobra. Właśnie nad kamerą muszę uważać. Tutaj mi się wydaje, że chyba jakaś będzie. Ale ta muzyka jest naprawdę... Muzyka mi się strasznie podoba w tym momencie. Muzyka robi klimat. Dobra, mamy kolejną kamerę. Daniel? Kurde, nie wiem co, nie podszedłem za blisko, ajajaj. Chyba mi się wydaje, że podszedłem za blisko, tam jest kamera. Widzę kamerę kolejną. Dobra, załatwione. Więc to mamy już z głowy. Mogę się tu rozejrzeć? Nie no, chyba wchodzimy od razu. Ja ci, ale mam ciary, naprawdę. To jest jeden z lepszych momentów w tej grze.
Dobra, tą kamerą się już nie musimy przejmować. Co ja coś tutaj mogę znaleźć jeszcze? Chyba nie. No to co? Idziemy do pasy lwa, panowie. It's blocked on the other side. Gotta find a way to get that bar off. Daniel, kurde, nie wiem, co to dobry pomysł, żeby skorzystać z jego pomocy. Nie da się inaczej. Jak skorzystam z pomocy Daniela, to chyba trochę zahasuje. I to może obudzić Meryla. Kurde, dobra, wiecie co, ryzykuję. Nie wiem, co to jest dobry pomysł, ale spróbujmy z Danielem. Marilyn Joseph deserve this. To prawda. Don't be loud. I know. No to widzisz, że na to zasługują, bo to są bandyci, którzy znęcają się nad nastolatkami. Zmuszałem ich do ciężkiej roboty. A ja nie wiem, co to są, było aż za głośne. Sneak in. Daniel opens the safe. We grab the money. Then get the fuck out. Finn, mógłbyś trochę ciszej mówić? No brzmi jak plan, ale mógłbyś trochę ciszej mówić, bo to może obudzić Meryla. Ale mam ciary w tym momencie. W tym momencie... A... Okej, coś zepsułem chyba. A, usłyszał chyba, jak te drzwi rozwalaliśmy. A co, jak Daniel te drzwi otworzył? Meryl, now! Boss! I know this looks bad, but stop! I don't want to hear you... No dobra, powiem wam tak, że on i tak by nas wykrył, ale mogliśmy to jeszcze poprowadzić w taki sposób, że udałoby nam się faktycznie nas sobie rozwalić i byśmy mieli te pieniądze przez chwilę przynajmniej, no ale i tak on by nas wykrył. Więc do perfekcyjnie tego nie poprowadziłem, no ale też nie wysłał chyba najgorzej. Mam... chyba. Gdzież kurde mogę mieć broń tutaj, no. Ajaj. Mam nadzieję, że mi wszystko uda mi się ocalić Fina. Trzeba było lepiej ich traktować. I gave you punks work when nobody would. A place to crash for free. This is how you repay me? Stealing from me? No, it's not about you. Sam jesteś sobie winny. Trzeba było lepiej traktować Fina, Sona, Daniela, a nie się na nich wyzywać. You're a real dumbass for getting a kid involved. Trzeba było mnie nie zwalniać, kretynie. Thief and brother of the year. Nice. What now? You all really fucked up. Zaraz ty będziesz. I can't just let this slide. I can't. You're young, but you can learn from mistakes. That doesn't mean your lesson's gonna be easy or painless. Co cię pata? Okay. On your knees. Hands on your head. Lubisz zdętać się na tłumaczce mi, co? Don't, come on, sir. We could talk. I'm serious. On your knees. Now. A niech to jako jakiś głupi fan Lannister spróbuje powiedzieć, że Max miała gorzej. Max nie miała takich problemów jak Son. Kurde, co teraz mam zrobić? Nie wiem. Co mam zrobić? Kurde. Dyskusja nic nie da. Żałuję, że tej broni nie zdobyliśmy. Dało się tu zdobyć broń. Kurde, tylko chyba zepsułem to dlatego, bo tam Daniel te drzwi otworzył. Coś tak często. To może go obudzić. Daniel, you got this. Don't move. He can't do this. Don't fucking move. On go zabije. It's not like I want to do this. The people I deal with are worse. But if you rip me off, you rip them off. Then I pay. Oh. I have a family to look after too. O, o tym też zapomniałem. Czyli on nie jest... On nie jest tutaj mózgiem tej operacji. On za kogoś pracuje, a jak ci ludzie się tam dowiedzą, że on straci pieniądze, to on będzie miał problemy.
I to jest zarazem jego rodzina. No to może daje jakiś motyw tego swojego postępowania, no ale w dalszym ciągu gość jest bandytą, jakby nie patrzeć. Niech użyje mocy. To jest jedyne wyjście. Trzeba mu zabrać tą broń. Nie! Kurde, Daniel postrzelił. Dobra, ale film chyba zje na szczęście. Daniel się wkurzył. No ale nie dziwię mu się, no patrz jak to się zakończyło. I teraz tak, jak zakończyło się Lapis Trenskoro gdzieś koło trzeci epizod? Jak zakończył się trzeci epizod Lapis Trenskoro? Tam nie było nawet żadnego wyboru w Trenskoro, jakby się ten epizod mógł zakończyć. Po prostu Alex sobie zadzwoniła do tego policjanta, porozmawiała z nim i na tym się skończył trzeci epizod. A tutaj z kolei, w tym spadku, ja wam już od razu mogę powiedzieć, że co do tego epizodu, to było parę skończeń w tym epizodzie. To było jedne z tych zakończeń, które mogłem mieć. I to nie jest najlepsze zakończenie, mogłem to lepiej zrobić faktycznie. Prawdopodobnie on nas wykrył dlatego, ponieważ niestety... wtedy powiedziałem Danielowi, żeby otworzył te drzwi i to go niestety obudziło. Dało się to lepiej rozwiązać, ale to na szczęście nie rozwiązałem tego najgorzej. I chyba na szczęście Finn żyje. Finn mógł tu zginąć, już od razu wam powiem. Finn mógł tu zginąć, Meryl właśnie mógł zabić Fina i jeszcze gdybyśmy nie upewnili się, że Big Joe nie będzie za nami podążał, to wtedy tutaj by się Big Joe pojawił. Dołączyłby do Meryla i jeszcze by to się gorzej mogło skończyć. Więc zakończyć tutaj go jest parę, no jeszcze do tego wszystkiego dochodzi Cassidy właśnie. Chyba Meryl ginie w tym zakończeniu, no akurat dobrze, zaginie. Zasłużył na to, no co prawda on tam gadał, że to nie jest, że on za tym nie stoi, że ktoś za nim jest, co inny stoi i że on musi chronić swoją rodzinę, no niby jakiś motyw, ale dalej w ciągu, koleś jest bandytą. On sam jakby nie patrzeć poszedł na taki, a nie inny zawód, sam został bandytą z własnej woli chyba. Więc takie jego tłumaczenie, że on musi robić to... To on musi ich źle traktować, bo jeśli nie będzie ich tak źle traktował, jeśli nie ochroni tych swoich pieniędzy, to wtedy ludzie, którzy za nim stoją, dowiemy się do jego tyłka. No, sam jest sobie winny, koleś. Co by było... Nie zadawać się z gangsterami w takim razie, Meryl. Ale kolejny mocny plot twist odnośnie tego epizodu. To mnie zszokowało, gdy pierwszy raz to zobaczyłem, ale są stracił oko, jak sami widzicie. Więc co, fajny Lapis Trens. Max ma tak źle, nie? Max takie dramaty przezywała, Alex też takie dramaty przezywała. Takie to są fajne postacie, nie? Ta Max i Alex. Szkoda tylko, że Max ani Alex nigdy nie przezywały takich dramatów jak Son. Nigdy nie znalazły się w takich ciężkich sytuacjach jak Son. Gdy Son jest bity, stracił oko w tym momencie, to Max sobie na ludzie żyje z Chloe. Albo bez Chloe, jeśli się poświęci. Żyję sobie ze swoimi głupimi przyjaciółmi z Blackwell, jeśli zdecydowała się poświęcić Chloe. A tak w samej grze, no to co? Jedyny taki większy dramat, jaki ona przeżyła, to było porwanie z Jeffersona, ale to jest nic w porównaniu do tego, co przychodzi są w tej grze. Alex z kolei spadła sobie na samą sebać w kopalni, jakiś cudem to przeżyła, ale nic się nie stało. Była przez chwilę ranna, ale poza tym to nic się nie stało, no. Jej okularki są cały czas całe, jej obrzydliwe okulary cały czas są całe. Nie straciła ona swoich okularów, również oczywiście ona nie oślepła, nie? Ona nie straciła ani jednego oka od takiego upadku, ale są? Przez to, co tutaj zrobił Daniel? No to stracił oko, nie? No można oczywiście obwiniać Daniela, ale no... No to już zrobił pod wpływem Sału, nie kontrolował siebie, jakby nie patrzył, Meryl jest też winny. No to on kurde ich zaatakował. No ale z drugiej strony my chcieliśmy go okraść, no ale nie chcielibyśmy go okraść, gdyby Meryl nas sprawiedliwie traktował, więc no to on jest winny, jakby nie patrzeć.
Ja tutaj nie żałuję mojej decyzji, bo gdybym poszedł z Cassidy, to by się godzę skończyło. Jeśli pójdziemy z Cassidy, to Finn jest praktycznie skazany na śmierć. Chyba się nie da uratować Fina, jeśli nie zgodzimy się na ten napad i nie zrobimy tego napadu wraz z Finnem, bo wtedy Finn i tak zrobi ten napad zaraz z Danielem. Tyle jest bez Sona. Ale Cassidy nam... No Cassidy i Son się dowiedzą, że za Finn zabrał Daniela na ten napad, na to okradzenie sejfu Merylla i wtedy właśnie razem z Cassidy pójdziemy ich powstrzymać, tyle za to się skończy śmiercią Fina. No chyba się wtedy Fina nie da uratować, więc... To jest kolejny powód, dlaczego chciałem iść z ścieżką Fina, a nie Cassidy. Dlatego, bo po pierwsze, lubię o wiele bardziej Fina, bo jest on dla mnie ciekawą postacią. To może zacznijmy od tego, że faktycznie w jakimś stopniu jest ciekawy. Gdy Cassidy jest totalnie głupia, jest brzydka, jest irytująca, jest wkurzająca, jest kolejną głupią chłopczycą w stylu Steph, w stylu... innych głupich chłopczyc z gier tego pokroju, więc nienawidzę jej i nie chciałem... żeby sąd ją był. Wie kto czytam osób od wydziewania Love is Strange. Twierdzą, że Cassidy to w ogóle jest najlepsza dla Sona i tutaj są powinni zostać z Cassidy, a nie z Danielem. Ludzie, którzy tak twierdzą, mają nawalone w głowie. Mają nawalone w głowie, nie wiedzą co mówią. No ale tak to jest, gdy fanbase Love is Strange to jest banda kretynów, która twierdzi, że chłopcy te są najlepsze, a wszystkie inne dziewczyny, które nie są chłopcami albo grzecznymi dziewczynkami, to są najgorsze. No zresztą ich nienawidzić wobec Chloe, wobec Rachel, idealnie potwierdza to, że oni szanują tylko koptyce albo gzeta dziewczyny jak Max. To są jedyne dziewczyny, które oni szanują. Ci fani Love is Strange. No i Funky Tess, no. Funky Tess są straszne, jeśli chodzi o Love is Strange. Właściwie to wszystkie... nie wszystkie, większość dziewczyn, które lubi Love is Strange, to jest taka jak Max. Taka jak Cassidy, taka jak Steph. I tym bardziej, nie lubię tych ludzi. Nie lubię tych fanów Love is Strange, bo to jakie oni bzdury gadają, to jest po prostu masakra. Mimo tego, że jest to moim zdaniem najgorszy epizod w tej grze, ze względu na Cassidy i na tą ekipę, która była strasznie irytująca, nie licząc Fina i Jacoba, oni byli akurat spoko, tak... Ta końcówka, ten cały napad, to jest powód, dlaczego uważam, że jest tak najbardziej dobry epizod i również, mimo wszystko, mimo Cassidy, która była irytująca, ten epizod i tak jest lepszy od każdego epizodu z pierwszej części Love is Strange, ponieważ Max jest do tego stopnia irytująca z... No jakby się ktoś nie spytał, kogo złego, złego wolę, z Cassidy i Mac, no to zdecydowanie Cassidy, złego, złego. Złego, złego, jakbym już był zmuszony do tego, żeby być w związku albo z Max, albo z Cassidy, no to wtedy wybrałbym Cassidy, złego, złego. Bo tak jak mówię, no nienawidzę jej, ale Max jest gorsza. Max jest gorsza, że Max była główną bohaterką w Love is Strange, no to te epizody z Love is Strange 1 są gorsze od tego trzeciego epizodu z Love is Strange 2, mimo tego, że... Ogólnie, jeśli chodzi o Love is Strange 2, to ten epizod jest najgorszym epizodem, ponieważ no, Cassidy była strasznie irytująca, tak samo Hannah była irytująca, pani trochę też, Ingrid równie dobrze mogłaby nie istnieć tak po prawdzie, bo co ona właściwie zrobiła takiego? Nic nie zrobiła, mogłaby nie istnieć, no i w sumie pani też mógłby nie istnieć, nie wiem po co te postacie zostały dodane. Właściwie to chyba te postacie są dodane na siłę, tylko po to, żeby ta grupa była trochę większa, żeby ta grupa się nie składała tylko z 4 osób, ale ja już bym wolał grupę, która składa się z 3 osób, niż grupę, która składa się z 6 osób, z czego... Większość tych osób jest dodana do tej grupy na siłę i tak naprawdę oni nie mają jakiegokolwiek ciekawego charakteru. To jest właśnie różnica między tą grupą z Love is Strange 2, a między takimi Wings, które muszę powiedzieć, że analizując Wings przez dłuższy czas, stwierdziłem, że lubię Wings. I nawet muszę powiedzieć, że teraz, myśląc o nich, to... Nawet jeszcze trochę bardziej się do nich przekonuję, w tym sensie, że... No tylko teraz myślę, że tylko o Steli i muszę stwierdziłem, że one wcale nawet nie są... nawet są lepsze niż myślałem, że są. Mimo tego, że Muza i Stella potrafią być najbardziej irytujące. Z Wings to tak myślę sobie o ich najlepszych momentach, jednak te ich najlepsze momenty, które faktycznie sprawiły, że byłem w stanie faktycznie po co to ich sympatię sprawiają, że lubię je, nawet bardziej niż myślałem, że lubię. Tak, Muza trochę lubię, mimo wszystko teraz twierdząc. Prawda, wiadomo, nie podoba mi się to, jak traktuje Rivena, ale też myśląc głębiej o tym związku ich, no to stwierdzam, że Riven faktycznie nie jest bez winy. Ja też trochę przesadzałem bronić Rivena, on też no ponosi winę faktycznie. Tylko Muza moim zdaniem najgorzej się zachowała w czwartym sezonie i w ósmym sezonie tam się zachowywała najgorzej. To Steli. Dzisiaj ogólnie miałem w głowie ten 23 odcinek 5 sezonu, gdy to ona wreszcie zrozumiała, że powinna jednak brać opinie innych, powinna przyjmować opinie innych, że powinna też przyjmować krytykę i
jakoś w głowie mi utknął dzisiaj ten odcinek 25 sezonu, ten i pokaz mody i myślenie o tym odcinku sprawiło, że jakoś tak poczułem wielką sympatię do Celi. Stella naprawdę była spoko w tamtym odcinku i ogólnie też miała swoje spoko momenty, tak samo muza i stwierdzam, że Wings są lepsze nawet niż myślałem, że są. No, wiadomo, nigdy nie będą jakoś super wiedzy idealne, ale jak dla mnie są to spoko postacie, ale Ela nawet się dalica do tych postaci bardzo dobrych, z mojego punktu widzenia. Więc to jest przepaść w porównaniu do tego, co mi oferuje ogólnie Lapis Stretch pod względem postaci. Jak znowu o tych Wings wspominam, tylko po to, żeby po raz kolejny stwierdzić, że Wings są lepsze pod względem postaci od Lapis Stretch, no ale cała parę na to jest taka sprawa. Ktoś może oczywiście Wings nazywać głupimi wróżkami, ale jeśli ktoś patrzy na Wings tylko pod tym schematem, że to są jakieś czarodziejki, wróżki, które to ratują świat i to jest strasznie realistyczne i takie z dupy, to taka osoba jest ignorantem, podobnie jak ja byłem ignorantem w kwestii Wings i w ogóle ta osoba nie patrzy na to, że na przykład Wings są różnorodne pod względem charakteru i faktycznie one przeżywają jakieś problemy, które niekoniecznie są zawsze realistyczne, no ale nie ukrywamy tego faktu, że postacie z Lapis Stretch również nie zmagają się z realistycznymi problemami, więc na jedno wychodzi, gdy porównujemy Lapis Stretch do Wings. Ja tak chciałem o tych Wings wspomnieć jeszcze, bo myślałem po prostu, że pomyślałem, że po prostu będzie to warte wspomnienia jeszcze. Więc tak, no, podsumowując to też epizod, moim zdaniem najbardziej irytujący epizod z całego Lapis Stretch, ale końcówka naprawdę zrobiła robotę. Też fakt, że tutaj faktycznie mieliśmy zakończenia, mieliśmy parę zakończeń, jak tutaj ta cała sytuacja z Merylem mogła przebiec. Ja chyba miałem i tak jedno z najlepszych rozwiązań, ponieważ podaję, chyba w tym rozwiązaniu Meryl na sensie ginie, co jest dobre, że on ginie. Bigdon niestety nie da się zabić, więc to jest minus. Ale Meryl chyba ginie w tym zakończeniu, więc to jest plus. Finn żyje, więc to jest też plus. Dałoby się to jeszcze lepiej rozwiązać, ale tylko z taką różnicą, że moglibyśmy jeszcze zdobyć broń u Meryla. A tak, no to nie mam tej broni, więc mówi się trudno, chociaż chyba i tak byśmy tą broń stracili w czwartym epizodzie, więc w sumie to na jedno wychodzi. Więc i tak można by dodać, że miałem prawie najlepsze zakończenie z tego jeszcze czasu, że niczego tutaj za bardzo nie zepsułem, jeśli chodzi o tą całą sprawę z Merylem. Ale okej, ja już może te napisy przewinę, no i zobaczymy sobie teraz nasze wybory. Dobra. Nie przygotowałem więcej kawy dla grupy. No nie przygotowałem, bo już mówiłem, że ta grupa jest głupia i mi ona nie obchodzi. O, dobra. Tutaj, gdy grałem poza nagraniem, gdy to jest teraz przeszkodziłem, to udało mi się trafić w te pole, które miałem celować, więc tutaj taka mała zmiana, jeśli chodzi o moje wybory. Próbowałem okazać zrozumienie, gdy Daniel wspomniał Karen. To myślę, jak najbardziej jest dobry wybór. Zapytałem Daniela, dlaczego już nie nosi zegarka. No, postanowiłem, że to będzie dobre, żeby go zapytać. Nie opieprzyłem Big Zoo. I to jest, jestem dobrze. Pomimo tego, że to jest dupek, to Cassidy jest o wiele gorsza. Wkurza mnie ona strasznie i w życiu bym nie stanowił obronie, bo jej nienawidzę. Gdyby Cassidy to była Lina, albo Raven, albo Adora, na przykład, a nawet i Stella, być może, Bluto na pewno, no wtedy bym stanął w obronie, ale nie w takim przypadku, gdy ja mam bronić z głową kobietę, które nienawidzę, nie ma takiej opcji. Square Enix. Okej, moje tam, no, moja praca była dobra. Tutaj chyba to poprowadziłem trochę głosy, gdy nagrywałem, więc to jest taka moja mała zmiana, jeśli chodzi o wybór. Nie pomogłem. Mogę pomóc Danielowi? Kurde, szkoda, że nie. Szkoda w takim razie, że nie pomogłem. Dobra, trudno się mówi. Nie wiedziałem, że mogę pomóc. Okej, byłem. Byłem coś w obozie. I jestem z tym dobrze. Nie zamierzam się upijać. Posadzę spać z Danielem i tak od nas nie załuję, nie ma takiej opcji, żebym pozwolił Cassidy zniszczyć fryzurę Sona. Gdyby za jego fryzurę zabierała się taka Stella... W ogóle jak tak teraz myślę o Stelli, to stwierdzam, że ze Stellą by sobie przynajmniej mógł porozmawiać o modowych tematach. Z Kasią bym się czegoś od niej dowiedział na ten temat, a taka Cassidy to... O czym ja bym właściwie miał rozmawiać z Cassidy? To jest to dobre pytanie. O czym ja miałbym rozmawiać z Cassidy? No pytam się o czym. Odpowiedzcie mi w komentarzach, bo ja nie wiem.
No i by to potem odpali, no. No ale to jest Cassidy. Cassidy by mi zepsuła fryzurę. Nie mogę mi na to pozwolić. Okej. Okay. No właśnie, mi tutaj stanął w obronie Daniela. Ja to mogę zrobić. Załóż, że jednak tego nie zrobiłem. Okej, okay, zgodziłem się na... skok? Tego też nie załuję? Okej, okay, Safin mógł mnie jakoś nawet przekonać do tego. Ciekawe. No, ja i Finn zostaliśmy przyjaciółmi. No, nie zamierzałem tutaj robić z Sona geja. Lubię Fina, ale no wiadomo. Ja wolę dziewczyny. Nie zamierzałem tutaj z Sona robić geja. Nie utrzymałem tatuazu. Tak, ostatnia rzecz, którą bym chciał, to właśnie tego, żeby Cassidy robiła mi tatuaż. No, Square Enix, Dobra, miałem nie psychinać, przepraszam. Square Enix. Dajcie wy może jakieś dziewczęce postacie do Life is Strange. To wtedy będę chciał z nimi spędzać czas. A nie gdy dajecie głupie kobtyce, których nienawidzę. No. Nie pasa tam do Cassidy się zabawić, popływać z nią. Ja co tego brakowało, żebym pływał z kobtycą. Nie bądźcie śmieszni. To nie jest lina, żebym ja chciał z nim pływać. No, Cassidy cię mogę na mnie wściec, ciekawe. Ciekawe za co? To ja mam powody, żeby się na nią wściec. To ja mam powody, żeby być wściekły na nią. Góra kopyta, jest sama celność być wściekła na mnie, gdy to ja mam powody, żeby jej nienawidzieć. Nie pocałowałem Cassidy i jest mi z tym bardzo dobrze. Czułbym obrzydzenie, gdybym ją pocałował. Naprawdę. Czułbym obrzydzenie. Bo pocałować Cassidy to tak jakby pocałować faceta, gdy jest się facetem. I gdy jest się heteroseksualny. No są to akurat trochę inaczej, no ale wiecie, już mówiłem o tym i nie będę się powracał. Teraz akurat, dobra. Nie posądzę do namiotu z Cassidy, jest mi z tym też bardzo dobrze, bo jej nienawidzę. Okej, okay, udało się ukraść samochód bez alarmowania widzą, to jest plus. A właśnie, zaalarmowałem Mirella, gdy byliśmy w jego domu. No tutaj popełniłem błąd, powinienem się trochę bardziej tak rozejrzeć i gdyby faktycznie nie skorzystać z pomocy Daniela, to wtedy udałoby się to lepiej rozegrać, no ale i tak nie rozegrałem tego najgorzej z tego ścieżka. Mogło być o wiele gorzej. Okej, okay, no właśnie, niestety nie udało się zdobyć tej broni. No właśnie, i tutaj Finn mógł zginąć. Gdyby postrzelił Merylla, to Finn by zginął. Okej, okay, dobra, to w sumie teraz nie załuję. Dobra, teraz myśląc o tym, to jednak ścieżka, co tak to wysłał, bo gdybym wziął tą broń, to prawdopodobnie myślałbym o tym, żeby jej nie użyć. A gdybym jej użył, to film by zginął. A, no to w sumie tak dobrze zrobiłem. Powiedziałem Danielowi, żeby użył mocy i film na sesji się wsadzał. O! Czyli gdybym nie zrobił... Okej. Okay. Dobra, tutaj chyba to zależy od tego... Tutaj to właściwie chyba zależy od tego, z kim bym poszedł. Gdybym poszedł z Cassidy, tutaj to film by zginął. Tak obstawiam. No bo jestem prawie pewny, że jeśli pójdziemy z Cassidy, to Finn niestety umiera. Ginie. Cassidy nie była zraniona. No jedyny minus, no ale nie chciałem z nią iść. Nie chciałem się z nią zadawać, bo jej nienawidzę. Okej, okay, Daniel poczekał na mnie rano, to spoko akurat. No, Daniel sam zajął się swoimi obowiązkami. No, Daniel mógł na pomoc, to ciekawe, no ale nie pomógł. Daniel porozmawiał z Sonem o jego gniewie. Okej. Okay. No prawdopodobnie tutaj zależy od tego, czy bym został z Cassidy, czy nie. Na szczęście nie dostałem. Dobra, Daniel użył swoich mocy. No właśnie, został zraniony, ale na szczęście to przeżyje. To już... Wiesz, to nie będzie rozkłócenie, jeśli powiem, że na szczęście Daniel przeżyje to. No właśnie, gdyby Fiński, no to jeszcze by tylko bardziej zdenerwowało. To jest jeszcze Daniel się mógł wkurzyć na Sona. I tak poprowadziłem to najlepiej, jak się dało, myślę. Tak myślę teraz, że poprowadziłem to najlepiej, więc to mnie akurat cieszy. This is it, son. You're toast. End of the road. No way out this time. We got a lot of room in jail for cop murderers like you.
You're alone now. Alone. Ten dialog jest jedynie pokazaniem tego, jakim ścierwem jest policja w tej grze. Naprawdę, policja tak mnie obrzydza w tej grze. W ogóle ludzie mnie strasznie obrzydzają w tej grze. Muszę to zapowiedzieć, że ta gra jest mistrzem, jeśli chodzi o doprowadzenie do tego, żebym ja nienawidził ludzi. To jest jedna z tych gier, gdzie faktycznie ja ludzi nienawidzę. Mamy bardzo fajny teraz obraz z menu głównego. No i teraz właściwie kolejny epizod będzie się już dział w trakcie lata. Mieliśmy wiosnę, teraz będzie lato. No i już w tym lecie zostaniemy do końca gry. Więc to jest właśnie to, o czym wam mówiłem, że ta gra dzieje się o każdej porze roku. W pierwszym epizodzie mieliśmy jesień, w drugim epizodzie mieliśmy zimę, tutaj w trzecim epizodzie mieliśmy wiosnę i teraz będziemy mieli lato do końca. Więc to jest jak najbardziej spoko. Ale naprawdę, Life is Strange 2, Detroit Become Human i 30 Wiedźmina to są te gry, w których nienawidzę ludzi najbardziej. Ale teraz jest pewna mała informacja, nie jest związana z Life is Strange, ale poinformuję was o tym, ponieważ no powinniście wiedzieć. Podjąłem dosyć nietypową decyzję jak na mnie, ale postanowiłem, że dam szansę grze Wilk pośród nas. Tak wiem. Gadałem na tą grę, że jest taka i taka niefajna, że i też nie lubię tej gry, ale postanowiłem dać tę grę szansę, sam postanowiłem tą grę zagrać, więc mam tą grę pobraną, jak coś. I gra jest to gry, przekonałem się trochę bardziej do tej gry, prawda, wiadomo, dalej fabuła tutaj mi nie pasi, no. Gdyby tylko fabuła była inna w tej grze, to już bym miał o wiele lepsze zdanie na temat tej gry. Ale jeśli mam być serio, to pod względem postaci muszę powiedzieć, że trochę się mieliłem. W sensie, no, te postaci nie są aż tak złe. Są okej. Nie powiedziałbym teraz, że są tak złe, jak twierdziłem w mojej ocenie tej gry. Teraz żałuję, że aż tak negatywnie się wypowiedziałem na temat Wilka pośród nas, ponieważ wcale to nie jest aż tak zła gra. Po prostu największe problemy dla mnie jest fabuła. No, po prostu ta fabuła nie była w stanie mnie kupić, powiedzmy. No, nie była w stanie ta fabuła mnie zaciekawić. Nie byłem w stanie polubić tej fabuły. Ale postacie są nawet okej. Okay. Co prawda Sniecka jest strasznie irytująca od czwartego epizodu, ale Bigby jest nawet spoko. To jest gdyby Krwawa Mary była główną antagonistką w tej grze, a nie ten cały Crooked Mentos od razu. Ta gra była o wiele lepsza, tak no to taki trochę zmarnowany postacią, jeśli chodzi o Krwawą Mary, bo ona jest akurat spoko postacią. Jako antagonistka oczywiście jest spoko, jako złoczyńca. I postanowiłem, że ja tą grę nagram. A już właściwie nawet nagrałem pierwszy epizod, tyle z bez komentarza i właśnie postanowiłem, że nagram tą grę, tyle z bez komentarza. Raczej nie będę tej gry nagrywał z komentarza, choć pomyślę, może nagram, może nie, to jest jeszcze kwestia nad którą się muszę zastanowić, ale będę wam rzucał filmy z Wilka pośród nas na dobrych, na złych wyborach, bez komentarza. To na pewno zrobię coś takiego. No i to jest coś, co zrobię z Comeback Bigby'ego, czyli będę prowadził no, taką serię bez komentarza, jak to robię z w sumie każdą grą od Telltale. Więc Wilk pośród nas na moim kanale będzie jak najbardziej nagrywany. A to, co nagram go jeszcze z komentarzem, czy nie będę nagrywał go z komentarzem, to pomyślę jeszcze o tym. Ale okej, ja w tym momencie kończę. To będzie na tyle. Na razie i w kolejnym odcinku rozpoczynamy czwarty epizod.